Dom czy nie dom? 8 minut przed godziną 8. Kleo, dom, jak najbardziej dom. Dom, a w domu wiadomo, ludzie różne rzeczy trzymają, czego dowodem jest dyplom od Budzilli za najlepsze wkręty o poranku, które powstają tylko i wyłącznie z waszym wyjątkowym udziałem. Dzisiaj Gosia? Gosia, oczywiście, dzisiaj z nami Gośka. Gosieńko, kogo możemy obudzić dla ciebie, powiedz? Marek jest moim partnerem. Aha. Partner Marek, dobrze. Tak, kolekcjonujemy szkło ze 60. i 70. No i skupujemy je w dużych ilościach. Mieszkamy w Kotlinie Kłodzkiej. Proszę bardzo. Szkło z lat 60. Co i 70. Co jest perłą w waszej kolekcjonerskiej koronie, powiedz? W naszej kolekcjonerskiej koronie zdecydowanie wazon UFO. Wazon UFO. Wysokość 44 cm. Dobrze. Co jak na UFO, powiem ci, jeszcze takie minimalistyczne. Halo, dzień dobry panie Marku, moje nazwisko Piotr Bąk, ja jestem marszandem, mecenasem sztuki, witam serdecznie. Panie Marku, z panem Markiem rozmawiam, tak? Tak. Panie Marku, proszę mnie nie pytać, nawet jak wszedłem w posiadanie pana numeru. To nie było łatwe, ale my, wielbiciele sztuki, zwłaszcza szkła z lat 60., 70., no wie pan, my powinniśmy się trzymać razem. Mhm. Czy ja mogę zabrać chwilę? Tylko w tej chwili zadzwonił pan mnie w odpowiednim momencie, tak gdzieś za 1,5 godziny będę dostępny. Proszę pana, tylko problem wtedy będzie, ja już nie będę dostępny, bo wtedy już mam spotkanie w Muzeum Narodowym. Wie pan, panie Marku, my byśmy pana bardzo chcieli namówić do tego, by pan wziął udział w retrospekcyjnej wystawie Pereł Polskiego Rzemiosła Artystycznego. My przygotowujemy, wie pan, taki performance, czy pan byłby skłonny udostępnić w ogóle swoje UFO? No myślę, że tak, nie ma problemu. Wie pan co, to jest taki performance z kosmitami, tylko oczywiście wiadomo, to będą aktorzy przebrani za kosmitów i oni, wie pan, najpierw wysiadają z takiego, no takiego troszkę pokracznego spotka, a potem, wie pan, oni nagle zauważają pańskie UFO, pański wazon UFO, prawda? Prawda? I oni rzucają się na niego, wie pan, tak gwałtownie, nie mogą zapanować nad emocjami. To będzie grupa performerów z Dolnego Śląska, proszę pana. I oni chwytają to UFO, podrzucają do siebie, i nagle to UFO upada i rozbija się na tysiące różnych kawałków. Taka jest wizja kuratora wystawy. To musiałbym się nad tym zastanowić. Oczywiście UFO po rozbiciu nie kończy swojego żywota. Potem, wie pan, będzie taka mozaika z tych drobnych elementów. My tam napiszemy wtedy pana imię, panie Marku. Bardziej zależy mi na wazonie niż na mozaice. A nawet gdyby tam było napisane Gosia, kocham cię Marek, RMF Max, radio, wie, że jeśli chodzi o UFO i inwazję kosmitów, to pierwszy adres, pod który mamy zajrzeć, to twój, Mareczku. Dzień dobry, witaj o poranku w radiu. Marek, to co, nie dajemy nikomu naszego UFO? No, raczej nie. No nie, no wiadomo. Marku, ale widzisz, bo tam usłyszałem taką informację, że bardziej zależy mi na wazonie. Myślę, że Gosia mogła się poczuć troszkę odstawiona na boczny tor. Czy mógłbyś jeszcze powiedzieć, że na Gosi zależy ci równie bardzo, co na wazonie, a może nawet nieco bardziej? Bardziej, bo dobrze. Niczym ten wazon możemy powiedzieć, że jesteście ulepieni z tej samej gliny. I nieważne, że UFO jest szklane. Hello, dobrego dnia, pięknego weekendu. Cześć. Powodzenia, na razie. Hity na maksa.